Witajcie. Przed nami wyjątkowy czas, czas świąt Wielkiej Nocy. W normalnej sytuacji poszlibyśmy jutro do kościoła z koszyczkami, poświęcili wyjątkowe potrawy. Potrawy, które są przesycone symbolizmem. Bo cóż byśmy tam włożyli? Co włożymy do naszych koszyczków? Jajka, symbol nowego początku i symbol życia. Chleb, symbolizujący ciało Chrystusa, chrzan, który symbolizuje siłę fizyczną, wędliny, symbol zdrowia i sól, która ma nas chronić przed chorobami. Oczywiście nie zabrakłoby cukrowego baranka, który jest symbolem zwycięstwa, życia nad śmiercią. Dzisiaj myślę sobie, że wszystkie te symbole są podwójnie ważne. Bo czy my dzisiaj nie potrzebujemy zdrowia, siły fizycznej, wiary i nadziei w zwycięstwo życia nad śmiercią? Moi drodzy, z okazji świąt Wielkiej Nocy życzę Wam, by tak jak babka wielkanocna na drożdżach, żeby w Was wzrastała wiara i nadzieja na lepsze jutro. Byście ten czas mogli spędzić w rodzinnej atmosferze, nawet jeżeli rodzina nie będzie na wyciągnięcie ręki, myślcie o nich, kontaktujcie się z nimi, przesyłajcie im swoje serdeczności. Wszystkiego dobrego, pomyślności, cierpliwości i spokoju w tym wyjątkowym czasie. Do zobaczenia. Witajcie, kochani. Wiemy, że ostatnio spędzacie bardzo dużo czasu przed komputerem, ale czas się od niego oderwać. Posprzątajcie swoje pokoje, umyjcie podłogi, poodkurzajcie dywany, powycierajcie kurze, a następnie zabierzcie się za malowanie pisanek. Niech będą najradośniejsze, w kropki, w paski, w motylki, jak tylko będziecie sobie życzyć. Nie zapominajcie też o przygotowaniu wielkanocnego koszyczka. Niech atmosfera świąt rozgości się na dobre. Dzień dobry, moi kochani. Zbliżają się święta. Nieco w tym roku inaczej będziemy je obchodzić, bo nie w tak szerokim gronie. Ale ja wszystkim moim uczestnikom zajęć i wszystkim tym, którzy chętnie przychodzą do ogrodu, chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia. I mała niespodzianka. Święconeczka. Jeżeli będziecie tak mili i posłuchacie, z chęcią Wam coś powiem. Taki tam koszyczek, mała serweteczka, stoi w nim baranek, w rogu dwa jajeczka, kawałek chlebka i mięsiwa małe, żeby się ze sobą zdrowo uchowały. Puszyste baziaki i kruche kraszanki. Taka będzie cała święconeczka mała. Życzę wszystkim z okazji świąt wszystkiego dobrego. Obyśmy się jak najszybciej spotkali. Do miłego. Moi drodzy, z okazji nadchodzących świąt wielkanocnych chciałabym Wam życzyć przede wszystkim dobrej zabawy. Pamiętajcie o tradycji lanego poniedziałku. W domu też można się oblewać. Tylko trzeba pamiętać o tym, że sąsiedzi niekoniecznie chcą wpływać. Spędźcie ten czas z rodziną i do zobaczenia w ogrodzie. Drogie dzieci, szanowni rodzice i wszyscy nasi przyjaciele, tegoroczne święta będą nieco inne niż te, do których przywykliśmy. Zapewne dla większości z nas będą to pierwsze święta, które spędzimy w domu, kiedy nie pójdziemy na spacer, nie pojedziemy do najbliższej rodziny. Mimo to zróbmy wszystko, by jak najmniej utracić z atmosfery świąt. Niech nadchodzące dni będą dobre, niech wyróżnią się spośród tych, które mijają. Życzę wszystkim świąt zdrowych i pełnych życzliwości. Niech ten czas da nam siłę i nadzieję. Niech da wiarę na lepsze jutro.